Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Vicer. Witam was już w kolejnym odcinku, zagramy w grę pod tytułem Mountain Blade Warband na modyfikacji Medieval Conquest. Dzień dobry. No i tak jak już powiedziałem w poprzednim odcinku, takżem uczynił, pograłem troszeczkę w Mountain Blade'a. No i co moi drodzy, jestem naprawdę szczęśliwy, ponieważ robiąc questy dla naszego króla, naszego przyszłego króla, że tak powiem, bo staramy się, jak dobrze wiecie, dołączyć do Szwecji. Chodziłem sobie i miałem tam głównie questy, król nam dawał questy głównie, żeby tam jeden quest dostałem na zebranie podatków ze stolicy Szwecji i kilka reszty w sumie tych questów to było takie, że musiałem iść do Republiki Nowogrodu i głównie dawać tam listy. Ale jak ja szedłem do Republiki Nowogrodu, to moi drodzy trafiłem właśnie na kampanię wojenną, która znajduje się w tym miejscu i jakież moje szczęście, kiedy podszedłem do dowódcy, pytając się o questa tej kampanii wojennej, zaoferował mi służbę w właśnie Szwecji jako najemnik, moi drodzy, więc oficjalnie zostałem przyłączony jako najemnik. Ja tam pograłem troszeczkę, ale to nie wiem, może nawet nie całą godzinę od poprzedniego materiału, więc wiele się naprawdę nie pozmieniało. Jedynie co się pozmieniało, to to, że troszeczkę liczniejszy oddział mamy, bo zarobiłem trochę więcej pieniędzy, a jakichś tam piratów złapałem do niewoli. I to w sumie, moi drodzy, tyle, więc teraz jak sobie zobaczymy właśnie naszą postać, to jesteśmy obecnie w ogóle magnatem, moi drodzy. Czy rzeczywiście coś tutaj... Tak, rzeczywiście się nazwy zmieniam. Inni też właśnie pisali, ci co grają na Discordzie w Mountain Blade'a, że się nazwa zmienia naszej postaci. Dlaczego tak? Nie mam zielonego pojęcia. Ale na chwilę obecną właśnie jesteśmy, jakby nie patrzeć, najemnikiem. No i nie lubimy się ogólnie właśnie z Republiką Nowogrodu. Więc ja teraz proponuję, żebyśmy, moi drodzy, przyłączyli się do tej kampanii wojennej. No i pójdziemy na jakieś bitwy. Mam nadzieję, że tutaj Szwecja da radę. No i że dzisiaj będziemy mieli jakąś troszeczkę większą bitwę. Ogólnie, jak możecie zobaczyć, Szwecja zdobyła Pskow, więc jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że Republika Nowogrodu dostanie jeszcze większy wpierdziel i będzie spoko. No i w sumie nie jesteśmy najmniej liczym oddziałem, bo zobaczcie, tutaj chłop, który z nami idzie, ma tylko 12 jednostek. Ma w ogóle więcej bandytów niż ludzi, więc jakby bandyci się chcieli, to mogliby tutaj zrobić bunt i mu wpierdzielić. No ale zobaczymy. Ty, tu jest jakaś wiocha. Jak ja zdążę, to ja bym poszedł ją splądrować, wiecie, ale chyba... Chyba nie zdążę jej splądrować. Zdążę. Moi drodzy, zrobię to. Mhm. Splądrujemy pierwszą wiochę i inni ze mną są, ale fajnie, czyli mam obronę jakby co. Oho, sztorm, ale widzę, że mnie nie sięgnął. No to moi drodzy, dzisiaj zrobimy też więcej pieniędzy i przynajmniej pogwałcimy jakieś kobietki w wiosce. Bardzo fajna sprawa, jestem naprawdę zadowolony. A, to jak widzicie w ogóle Vicer z youtuber z pasji i streamer z pasji. Zapraszam w ogóle na live'y z pasji, 13 będzie kolejny live'ik o godzinie 16 drunk stream. Znaczy co? No, ale ogoliłem się, wpadłem pod kosiarkę, moi drodzy. Tak, jestem łysy teraz, no ale jak to się mówi, życie, tak? Życie. Życie nie jest kolorowe, a ja sobie plądruję wioskę i będę miał kupę szmalu. Więc bardzo fajnie. Kolejny ziomek nam się tu dołączył. Fajnie, fajnie. No i co my tu mamy? Mamy ludziska oliwę. Olej mamy, świetnie. Narzędzia, futerka, raczej skóry, len. No, no, no. No, no, no. Daktyle. Proszę was bardzo. Nawet jakieś tutaj ludziska... piwko się trafiło. Znaczy piwko. No. Wyobraźmy sobie, że to jest piwko. O. W ten sposób. No i dobra, moi drodzy, ja jestem zadowolony. Tu są w ogóle krowy, ale czy ja chcę krowy zdobyć? Ja chyba nie. Dobra, co nasz dowódca planuje tutaj zrobić? Gałgan jeden dalej. Planuje gdzieś iść, idziemy dalej. No to powiem wam, że już nam się to opłaciło z tego powodu, że... mamy pieniądze, tak? Mamy pieniądze. Więc fajnie. W sumie możemy te krowy przegonić, niech sobie gdzieś albo je zabić. A, zabijmy je! O. Tylko, że i tak w sumie nic z tym mięchem, chociaż mięcho jest sporo warte, więc jakbyśmy... Ale ono się zaraz zepsuje, więc dobra. Zabiliśmy krowy, tak o. Trudno się mówi. Dobra, czekamy, zobaczymy co tu będzie dalej planowane. Co chwilę tu jakieś sztormy są ludziska. Ja stąd wyjdę, bo w ogóle ta wioska jest jakaś nawiedzona. No i co, na razie cisza. A, po kampanii wojennej. Dobra, drodzy, to robimy taki plan. Robimy taki plan. Idziemy tutaj, idziemy na Litwę. Idziemy sprzedać nasze towary, które pozyskaliśmy. Rekrutujemy sobie więcej osób do oddziału. Idziemy walczyć z jakimiś pomniejszymi oddziałami Republiki Nowogrodu. Taki jest plan. I dzięki temu... Król Water. O wow. O wow. I wojna, moi drodzy. Królestwo Walii, księstwo Walii.
będzie z nimi walczyło. No dobra, moi drodzy, o, doszło do jatki, no cóż. Idziemy do właśnie Litwy, sprzedać towary. Ja nie wiem, czy to jest jako miasto liczone. Tak, to będzie jako miasto liczone. Sprzedajemy towary, rekrutujemy sobie większy oddział i idziemy wpierdzielić mniejszym oddziałom Republiki Nowogrodu. Takie są plany na dzisiejszy materiał. Jak tam jest z naszymi... wspaniałe morale mamy, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że coś tutaj zarobimy, że chociaż zarobimy z 2000 z tej wiochy, którą obrabowaliśmy. Dobra, dzień dobry. Przyszedłem na rynek, tutaj. Przyszedłem posprzedawać trochę rzeczy. Macie mięcho. Jedzonko sobie oczywiście zostawimy, żeby nie było. No ale to sobie sprzedamy, bo to jest tam niepotrzebne. No i tu oczywiście. Ile on ma? 1916. Dobra, pójdźmy. O, ładnie zrobimy. Mhm. Super. Z kunikami sprzedajemy. 800, dobra. No to już mamy powyżej 2000. Nice. Dobra, wino, to 1100, okej. Okay. Ładnie, naprawdę ładnie. No w sumie wszystkich tutaj handlarzy. Wow, no już tutaj żaden handlarz nie ma. Ten jeszcze ma jedynie co pieniądze. Dobra, oliwki, chickeny sobie sprzedamy, bo one się psują. A resztę jedzonka sobie zachowamy, żebyśmy mieli po prostu wysokie morale i żeby nam starczyło na jakiś długi, długi czas. Mhm, myślę, że to będzie całkiem spoko. Dobra, Liska, mamy prawie 8000 denarów. Więc na spokojnie możemy sobie pozwolić powiększyć oddział, żeby nie było to tamto. Dodatkowo w tym odcinku zrekrutujemy sobie właśnie pierwszego jakiegoś NPC-a, żeby był z nami, prawda? Żeby był z nami. Więc tak, kogo my tutaj mamy, Lidzka? Kogo ja przede wszystkim bym chciał sobie wziąć? Trader, mnich, inżynier, o, gości od trenerstwa. Chociaż no na razie też nie wiem, czy to jest dosyć dobre, z tego powodu, że... no my i tak nie mamy oddziału, który, nie mamy jednostek szwedzkich, które są do rozwoju, tak? Więc może weźmiemy sobie Pathfindera po prostu. Najgorsze jest to, że jak będziemy mieli różnorodną kulturę, to będą niższe morale, więc nie wiem, kogo jest najwięcej? Jest sporo ortodoksów, nie. Katolików, a tak mniej więcej wymieszane to jest. Dobra, weźmiemy tego pierwszego Pathfindera. I weźmy też jego. No i dobra. Jest tak, jest, moi drodzy, zobaczmy naszych kompanów. Dobra, dzień dobry. O, biedni jesteście, ale spokojnie, Weiser wam tu weźmie jakiś dobry ekwipunek i... będzie dobrze, że tak powiem. Dobra, w międzyczasie idziemy sobie jeszcze do tawerny. Zobaczymy, czy będzie jakiś handlarz niewolników w tawernie Litwy, ale widzę, że nie. No ale dobra, są ludziska tutaj jednostki, więc sobie je weźmiemy. Dokładnie. Może na górze ktoś będzie ciekawy? Zaraz zobaczymy. Aha, czy coś się zmieniło w naszym uzbrojeniu? Nie pamiętam dokładnie, więc tutaj możecie sobie zobaczyć. Tak wygląda nasza postać. Jest handlarz niewolników, świetnie. No i dobra, 979 płacimy. Nie jest to dużo. Możemy spokojnie sobie wziąć jeszcze więcej jednostek, ale tak jest w innej tawernie. Nie chcę też brać z poziomu miasta, bo z poziomu miasta jednak... Z poziomu miasta chyba za dużo byśmy ich mieli. A, zobaczmy. No i że będziemy żałować tego 80. Ile płacimy? 1600. Nie jest źle, ludziska. Idziemy. Teraz to możemy iść cisnąć i wpierdzielić Nowogrodowi. Co prawda bardzo, ale to bardzo pomału się poruszamy niestety. No ale mamy bałtyckie jednostki. A! Jeden z widzów mi napisał. W ogóle dziękuję, ludziska, za wszelkie porady. Żebyśmy zobaczyli sobie do... Nie pamiętam. Chyba to był Spooky, jeżeli dobrze kojarzę. Więc dzięki ci, Spooky, za to, że możemy sobie też tutaj w naszym obozie mieć różnego rodzaju, że tak powiem... różnego rodzaju opcje i nie tyle co mod options, tylko w... O, czekajcie. Cheat menu. Kurczę, nie pamiętam, co on dokładnie pisał, ale wiem, że mamy... Mamy też jakieś opcje, tylko nie pamiętam dokładnie, o czym on pisał. No ale dzięki, Spooky. Poczytam sobie jeszcze raz te twoje porady, bo naprawdę nie pamiętam. Na pewno tak, jeden z widzów mi napisał, żeby iść na tereny duńskie i jeżeli chodzi o broń dwuręczną, kupić sobie topór, ponieważ napisał mi, że topory duńskie są tak świetne, że my to będziemy musieli zrobić. Ale to zrobimy, jak zrobimy trochę więcej kasy, żeby nie było. Jezus! Płonąca góra? Okej, okay, na tundrze. Dobra, myślałem, że wszystko już widziałem w grach komputerowych, ale jednak nie. Jednak nie wszystko. Rozumiem. 106 jest. O kurde, i on szybciej biegnie. Dobra, ale się poddał. Ja bym chciał jakiegoś takiego ziomka, wiecie co ma mniej więcej zbliżoną liczbę ludzi do nas, nie? W
Wiecie, o co chodzi. O, nie. Synek! Nawet mnie nie goń, please. Dobra. Proszę sobie po prostu odpuścić. I tyle. Okej, okay. Koło Rusy pójdziemy, bo Rusa to jest taki dosyć obszar broniony. Zobaczmy, czy tutaj gdzieś coś jest jeszcze zdobywane, ale widzę, że nie. Ciekawy jestem, czy właśnie Nowogród będzie próbował ten Pskow odbić ogólnie. Jestem tego naprawdę dosyć ciekawy. Tych to ja bym chciał złapać, tylko że oni są szybsi. No, więc nie ma co, moi drodzy. Tutaj też nikt nie siedzi. No to co, ludziska, chyba idziemy jakąś wioskę kolejną splądrować. Chyba idziemy jakąś wiochę splądrować. No bo co innego nam zostaje. Tu gałganu żadnych nie widać niestety. Idziemy w... O kurde, nie! O nie, chyba dostaję w dupę. Tak, dostaję w dupę ewidentnie. No. No. Tak. 137 do 80. Zobaczymy. Panowie, chodźcie za mną. Coś pokombinujemy, ale czy nam się uda, to zobaczymy. Stańcie tu na wzgórzu. Mamy trochę łuczników. Czy on ma kawalerię? Niekoniecznie może mieć kawalerię. Zobaczymy, czy Republika Nowogrodu ma dobre jednostki. Ma kawalerzystów. Panowie, szykować się. Musimy wygrać. Panowie, musimy to wygrać. Żeby nie było. Mamy jednostki najemne. Ma on sporo kawalerzystów, niestety. Mhm. Strzelać, strzelać. Wybijać ich jak najwięcej. Oho. Dobra, ładnie. Jednemu położyli kunia. Temu też położyłem, świetnie. Strzelać, panowie. Dobra. Ja tu wezmę na nich agro, żeby wszyscy nie zaszarżowali w naszych. Żeby nie było aż tak źle. No, z tej włóczni jakbym dostał, to by było naprawdę bardzo, ale to bardzo nieciekawie. Dawać, panowie, dawać. Oj, przegrywamy. I to tak dosyć poważnie. Dobra. Okej, okay, pięknie. Chociaż kawalerzystów im powy... Hej, możemy to wygrać. Mamy naprawdę bardzo dużą szansę na zwycięstwo. Dobra. Stańcie tutaj. W grupie. Nie wybiegajcie do przodu. Okej. Okay. Niech oni sami podejdą. Niech oni sami. Najpierw powybijajmy kawalerię tutaj, stojąc w tym miejscu. I zaraz zaszarżujemy na ich piechotę. Dobra. Chodźcie za mną. Come on. Dawać, panowie, bo oni strzelają. Dobra, niech wezmą na mnie agro. Oni nas dosyć mocno wybijają. Ci łucznicy. Wydaje mi się, że i tak wsparcie ich dojdzie, bo zobaczcie, jest dosyć spora przewaga ich nad nami. No ale zobaczymy, nie? Trzeba ich tu powybijać, jak się tylko da. I może coś z tego będzie. Dobra, oberwał. Szkoda, że za tak mało damage'u. Dawać, panowie. Mamy szansę to zwyciężyć. Mamy szansę im wpierniczyć. Tu jest kolejna jakaś kompania doszła. Dobra, niech wezmą na mnie agro. Oberwał. No, za dużego damage'u to my nie zadajemy. Ajajaj. Dawać. Musimy tu zwyciężyć. Ten tu próbuje mnie dźgnąć, Gałgan jeden. Okej. Okay. Kurde, nie chciałbym przegrać ludziska. Prawda bym nie chciał poprzegrywać. Kurde, cały czas wsparcie dochodzi. Najgorzej. O matko, raczej to przegramy, czaty. Znaczy ludziska, boże, za dużo live'ów.
Dobra, póki są zajęci, przynajmniej level zyskaliśmy. No zawsze coś. Chociaż kurde, lipa, że stracimy tą gotówę, którą zebraliśmy z wioski splądrowanej. Chociaż mamy kurde szansę wygrać, zobaczcie na wskaźnik. Ło, matko! No dobra, czy mamy taką szansę wygrać? Ale tu nasze wsparcie też doszło. Dobra, panowie, dawać. Dobra, jakiś tutaj nasz kawalerzysta przyszedł. Ała. Wow. Dobra, ładnie. Dobra, pięknie. Wręcz świetnie. Mamy szansę, tu już jacyś wypłosi przyszli. Mamy szansę wygrać, trochę dużo życia straciliśmy, ale proszę państwa, chyba to wygramy. Ludziska, wygramy to. Jest, przyszła odsiecz. Halo, dzień dobry, heroiczne zwycięstwo, ale mamy to. Ale będziemy mieli renomy. Czy życie, moi drodzy, nie jest piękne, wojownika? Zobaczcie, Weiser. Wiem, że ktoś mi napisał, że jakoś można naszych ludzi poprawiać morale, ale... Nie pamiętam, którym przyciskiem, więc jak coś, to zapraszam do pisania porad. Jest, mamy to! O mój Boże, ledwo. Ale wpierdzieliliśmy im. Jesteś moim więźniem, oczywiście. Też jesteś moim więźniem. Okej, gościu nie ma nóg. Dobra, biorę ciebie. Ten ma nogi. Coś tu mamy? O, jeszcze lepszy hełm, ludziska. Jeszcze lepszy hełm. I mamy też konika. Czy konik jest lepszy od naszego? Ma więcej pancerzu. Jest wolniejszy niestety. Nie, jest gorszy konik. Ale damy dla naszych NPC-ów, których mamy. Te rzeczy. O, to jest jakiś topór. Czy ten topór będzie jako taki? 28. Nie. Nie, są wcale jakoś fajny. Dobra. Okej. No... Naprawdę ładny expik nam wpadł, ludziska. Naprawdę ładny expik. Zobaczmy sobie, jak jest z renomą naszej postaci. 71. Kontrowersja 10. No, przez to splądrowanie wiochy. No, ale trudno się mówi. Dobra, my jesteśmy dosyć mocno pobijani, więc ja proponuję, żebyśmy się wycofali z tych terenów ziemi Nowogrodu. Gdzieś poszli w jakieś w miarę, wiecie, gdzie jest spokój, gdzie nie są ziemie skalane wojną. I będziemy, ludziska... Naszych ludzi sobie ulepszali, tak, damy im lepsze zbroje, damy im wszystko, żeby nie było wojna. Królestwo Aragonu. Hafsid dynastii powiedział o wojnie. Królestwo Aragonu. Dobra, pakt mają, pokój mają raczej podpisany. O Jezu, Matko Bożko, ich król mnie atakuje. Halo! A raczej mnie nie złapie, ale kurde, trzeba będzie pójść, ludziska, w szybsze poruszanie się po mapie, bo my się bardzo, ale to bardzo pomału poruszamy. Dobra, to już powinniśmy być w miarę bezpieczni. Rozdajmy te awanse tych kilku, co tam wzięliśmy z niewoli, uratowaliśmy. Dobra, dzień dobry, przyjaciele. Muszę wam zobaczyć, jakie wy tu macie w ogóle punkty umiejętności, w co wam tutaj iść? Ten ma, co on tu ma najbardziej rozwinięte? Broń jednoręczna. Czyli nie wiem, czemu on ma broń drzewcową. Zaraz ci tu pomożemy, przyjacielu. Broń jednoręczna, tak? To tu masz bardzo fajny mieczek nordycki. W sumie nie, no, włócznie możesz trzymać. W sumie włócznie jak będzie na kawalerię. Damy ci tak, masz tu lepszy hełm. Czekaj, tu mam nawet lepszy jeszcze dla ciebie hełm, przyjacielu. Jakaś zbroja, 26 do 12, moi drodzy. 30, 11. Tu masz lepsze budki, masz jeszcze budki lepsze. Widzisz, jak cię tutaj Weiser pięknie dozbroił? Człowieku. Człowieku, żyć nie umierać. Tarcze? Rysen 63, 67. Tarczę masz akurat lepszą. Dobra. Okej, no i od razu lepiej wyglądasz. Kolejny nasz gałgan. Kolejny gałgan. Ty w czym się specjalizujesz? Na wszystko mniej więcej porówno. To czekajcie, zaraz zobaczymy, co my tu mamy. Mamy broń jednoręczną. Dobra, trzymaj tu lepszego hełma. Trzymaj. A zbroja masz taką samą. Budki. Budki masz nawet lepsze. Twój toporek 25, 33. Trochę on jest uszkodzony, ten mieczek, ale będziesz miał więcej broni za to. O. Proszę cię bardzo, tu masz nawet lepszą tarczę. No. No i w sumie czekajcie, może mu dać konika. No, on nie może mieć konika. To zobaczmy, czy ten kolega mógł mieć konika. Czy ty mogłeś mieć konika, czy nie? Przyjacielu. Nie, też nie może mieć. Trzeba będzie im pójść w jazdę konną.
Dobra, zobaczmy w takim razie naszą postać, moi drodzy. Zobaczmy w takim razie naszą postać. Jak tutaj wygląda z łucznictwem, moi drodzy? Weapon Master też by przydało się pójść. Trzeci poziom, pójdziemy sobie. Tu idziemy dalej w charyzmę. Dobra. Okej, okay, broni dwuręcznej. No, przydałby się Weapon Master. Tu do Weapon Master jest potrzebna zręczność. Może być z tym ciężko. No ale dobra, idziemy w łucznictwo. Możemy w takim razie też posprzedać te nasze zbroje i wziąć. A, tu w ogóle jak możecie zobaczyć, zobaczcie co się stało. Tutaj na terenach Zakonu Krzackiego są jakby. Krzyżowcy pruscy są tutaj. Tak, tłumacząc na polski, są tutaj krzyżowcy pruscy. Zakon Krzyżacki ma dosyć spore problemy, jak możecie zobaczyć, ponieważ tutaj na ich tereny, no rzeczywiście dosyć spore bunty się wylały. No i powstali krzyżacy pruscy, którzy no trochę spuszczają w pierdziel, jakby nie patrzeć Zakonowi Krzyżackiemu, więc zobaczymy jak to się dalej potoczy, czy Zakon Krzyżacki jakoś się tu utrzyma, czy może wchłonią ich pruscy krzyżowcy, zobaczymy. Zobaczymy, no ale wygląda to naprawdę dosyć ciekawie. Idziemy, moi drodzy, do Rygi. Idziemy do Rygi, idziemy do handlarza i posprzedawajmy te rzeczy, które tutaj mamy. I ja bym proponował kupić sobie jakiś łuk dla naszej postaci, wiecie? Myślę, że to by było całkiem spoko. Kupić sobie jakiś łuk. Więc zobaczmy, czy jest tutaj. A, na siódemce! No nie, aż tak to nie, szanujmy się. Jest tu jakiś fajny łuk? Tu jest fajny łuk. Dobra, kupimy sobie w takim razie, kuszę sprzedamy. I jakieś fajne strzały byśmy sobie kupili. 31 damage, ile one kosztują? 223? Nie są szczególnie drogie. Tu mamy jeszcze lepsze. Tylko, że już cena dwukrotnie większa, a damage jest niewiele większy, więc w sumie weźmy te tańsze. O, no i świetnie, i mamy łuk. Bardzo fajnie. Ja bym chciał jeszcze pójść na tereny Danii w takim razie, w tym odcinku, skoro jeszcze mamy chwilę czasu. Pójdziemy sobie na tereny Danii i zobaczymy topory, jakie oni mają. Topory, jakie mają. I weźmiemy sobie jeszcze więcej jednostek, zrekrutujemy. Tak, zrobimy. Zrekrutujemy sobie jeszcze więcej. O, jaka kampania wojenna. No dobra, widzę, że Zakon Krzyżacki chyba będzie tak. Rajdują tu wioski, plądrują. To są w ogóle bandyci, tak by the way. Tylko, że ja ich raczej nie złapię. No to już nie są bandyci. Dobra. Idziemy na tereny na Danii. Co ja tutaj? Aha, ja dostaję w ogóle bliska. Widzę, że Szwecja bogaty kraj. 2100 dla mnie. Dziękuję, przyjaciele. Tylko tam nie wiem, bo nie zwróciłem uwagi. Tam coś pisało o 8 dniach. Pytanie, czy jeszcze moja służba będzie trwała 8 dni u nich, czy. Czy ja już u nich jestem 8 dni ogólnie, ale chyba nie, no 8 dni na pewno nie minęło. Fajnie, podbijemy sobie dzięki temu renomę, moi drodzy. No i o, z Prusami walczą. 4400. Dobra, dawać. Mamy jeszcze jednego jakby co. Fajnie. Fajnie, fajnie. No i dobra, mamy w takim razie też pieniądze na topór. A to kto to jest? Nowogród. Dzień dobry. Halo, halo. 2829. Trochę. Okej, okay, mamy ich. Na morzu walka. Szarżujemy oczywiście. Wow, nie z łuku, panie. Wow. Albo może z łuku w sumie. Pyk, headshota Gauganowi. Podbijam sobie level łuku. W sumie to jest idealny moment. O, jak ty nie trafiłeś niby? Dobra, dostał. Przeżył. O, dame. To musiał go zaboleć. To oko. Dobra. No i świetnie, zobaczymy, czy coś tu miał ciekawego. To był jakiś w ogóle książę nowogrodzki, który miał bardzo mało jednostek. Pewnie plądrował nasze wioski na Szwecji. Więc dobrze, że mu wpierdzieliśmy. A, uciekł niestety. Dobra. Skandynawskie jednostki. Weźmiemy sobie jak najbardziej. Będziemy mogli je sobie ulepszać, więc fajnie. Im więcej jednostek w naszym oddziale, tym oczywiście lepiej dla nas, prawda? Co tutaj było ciekawego? Bronie. Bierzemy, sprzedamy je. Zawsze to wiecie, jakieś pieniądze dodatkowe, nie? Zawsze to jakieś dodatkowe pieniądze. Dobra, idziemy na tereny duńskie zobaczyć, czy tam mają jakieś fajne topory. Dokładnie tak. Świetnie. No powiem wam, że zaczyna nam iść coraz lepiej w tym Mountain Blade'ie. Rozwijamy się, postać nam się rozwija. Wygląda to coraz lepiej. Fajnie, fajnie.
To mi się podoba. W sumie chodźmy tu. Dobra. Rynek, sprzedajmy temu handlarzowi. Okej, okay, w sumie jakie strzały były? Czy one były lepsze od naszych? Nie. Były gorsze od naszych. Okej. Okay. Czy macie tu jakieś fajne Mają fajne topory, tylko musimy pójść w siłę. Ale ja już sobie kupię jeden z toporów, wiecie? Żeby mieć 6000. Nie no, 55. Kupię sobie, żeby go mieć i nie sprzedajemy go. Mhm. To w międzyczasie w ogóle Liska poza odcinkiem, jak grałem, to zaczęliśmy książkę czytać. Fajne topory. Będzie rozpiździel totalny. Fajne, fajne. Dobra, moi drodzy, 25 minut materiał trwa, więc ja myślę, Liska, że tutaj na tej wyspie duńskiej się właśnie pożegnamy, więc jeżeli odcinek wam się spodobał, zapraszam do na pyczki w górę, napisania pozytywnego komentarza, zapraszam oczywiście na nasz serwer Discord i to tyle. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, hej, na razie.